Moi drodzy, jestem bardzo szczęśliwa, że mogę podzielić się z Wami moim najnowszym projektem, który tak naprawdę wymagał ode mnie, ale również od całego mojego zespołu bardzo dużo pracy. Trwało to dobry rok, ale dzięki ogromnemu zaangażowaniu udało nam się stworzyć i odpalić absolutną nowość. Moją aplikację, która nazywa się WeddingDream.app. To jest takie narzędzie, dzięki któremu jesteście w stanie przygotować praktycznie bezbłędnie swój wymarzony ślub. No ale ponieważ ta aplikacja jest nowością, to pojawia się masa pytań o jej funkcjonowanie, o jej możliwości, więc dziś postanowiłam zrobić takie krótkie Q&A, podczas którego odpowiem na Wasze najczęściej pojawiające się pytania. Dostaję od Was masę pytań o to, czy zorganizuję Wam ślub, ile to kosztuje, czy zostanę Waszą wedding planerką. Takie pytania do mnie przychodzą na Instagram, na Facebook, na maila, wszędzie. Ja po prostu nie jestem w stanie zorganizować wszystkich wesel w Polsce, pomimo tego, że bardzo bym chciała. I znalazłam właśnie rozwiązanie, którym jest ta aplikacja. Dzięki niej jestem wirtualnym, co prawda, ale wedding planerem każdego z Was. Taki wirtualny wedding planner wcale nie jest mniej cenny od takiego na żywo. I wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie, dzięki któremu Wy czujecie się, że ja się Wami opiekuję i ja z Wami organizuję Wasz ślub, a ja też mam poczucie, że pomagam tak wielu parom, ilu bym chciała. A gdyby nie ta aplikacja, nawet jakbym się godziła na takie pomoce, no to byłoby ich stosunkowo bardzo mało. Aplikacja jest darmowa, to jest bardzo ważne. Tej aplikacji nie znajdziecie w App Store czy w Google Play. Żeby pobrać tę aplikację, musicie wejść na WeddingDream.app. Ta aplikacja jest świetna, bo zarówno możecie z niej korzystać na swoim komputerze, jak i możecie ją ściągnąć na telefon. Jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, to zapraszam Was do obejrzenia tego filmiku, w którym dokładnie pokazuję, jak ją zainstalować na swoim mobilu. W tej aplikacji znajdziecie dosłownie wszystko, czego potrzebujecie do zorganizowania swojego ślubu. Co więcej, o tym wszystkim mówię Wam ja. Więc jeżeli mnie nie lubicie, nie odpalajcie tej aplikacji. Wydaje mi się, że taką najważniejszą rzeczą jest tam harmonogram. Dokładnie miesiącami, potem nawet dniami mówię Wam, co kiedy musicie zrobić. I jeżeli wjeżdżacie na dany temat, który Was interesuje, to dostajecie tam ode mnie tak. Filmik dotyczący właśnie tego tematu, w którym daję Wam całe know-how dotyczące właśnie tej jednej kwestii. I to nie są takie, wiecie, filmiki śmichy chichy, po prostu to jest konkretna wiedza, którą przekazuję w Wasze ręce. Dalej, oprócz tego dedykowanego filmiku są filmiki z YouTube'a, które już dla Was nagrywałam, które są połączone z tym tematem. Co więcej, znajdziecie tam połączone z tym tematem artykuły, które pokazały się już kiedyś na moim portalu, więc jakby macie całą wiedzę i jeszcze dodatkowo możecie znaleźć osoby, firmy bądź podwykonawców, którzy mogą Wam pomóc w zorganizowaniu tej rzeczy na Waszym ślubie. Czyli macie nie tylko wiedzę, ale też macie od razu możliwość fizycznego przeniesienia wiedzy na działania, czyli po prostu macie tam również bazę podwykonawców. Co więcej, do niektórych tematów są jeszcze tak zwane materiały do pobrania, więc jeżeli tam sobie klikniecie w materiały właśnie do pobrania, to na przykład jak macie temat fotografa, to macie tam listę pytań, które powinniście zadać fotografowi podczas spotkania z nim. Oprócz tego w aplikacji macie kalendarz, w którym możecie zapisywać wszystkie swoje zajętości związane właśnie z organizacją swojego ślubu i wesela, no więc jakby dzięki niemu nie umkną Wam żadne spotkania z podwykonawcami, przymiarki czy odbiór sukni. Bardzo ważnym miejscem w tej aplikacji jest zakładka budżet, w której po prostu możecie kontrolować swoje wydatki. Wpisujecie tam kwotę, którą chcecie wydać, potem wpisujecie różne rzeczy, wpisujecie ile kasy, na co przeznaczacie i dzięki temu widzicie, ile jeszcze Wam zostało, czy musicie trochę już skrócić ten swój budżet, czy możecie jeszcze dalej szaleć, więc to jest takie świetne narzędzie do kontrolingu kasy. Fajną rzeczą jest również lista gości, na którą nie tylko wpisujecie zaproszone osoby, ale dzięki niej widzicie, które osoby Wam potwierdziły swoją obecność, które potrzebują na przykład noclegu, które przyjadą z dziećmi. Po prostu macie tam takie miejsce, w którym wiecie wszystko o Waszych gościach. Moi podwykonawcy to lista kontaktów do osób, z którymi zdecydowaliście się współpracować w dniu Waszego ślubu i wesela. No i to jest taka naprawdę baza najważniejszych dla Was osób. Planer stołów to jest totalny czad, bo wybieracie sobie ilość stołów oraz kształt stołów i rozmieszczacie je w tej aplikacji tak, jak chcecie, żeby potem znalazły się na Waszym weselu. Czyli możecie tutaj sobie popracować kreatywnie. A potem dzięki tej aplikacji możecie usadzać gości przy każdym ze stołów dokładnie tak, jak chcecie, żeby oni finalnie siedzieli. Imiona i nazwiska osób, które pojawiły się w liście gości, wjeżdżają do krzesełka przy stoliku. Czad, co? Oczywiście nie zabraknie w aplikacji odrobiny rozrywki, czyli pojawiają się quizy, dzięki którym też dowiadujecie się, jakim typem panny młodej jesteście. Więc tak naprawdę te quizy oczywiście są zabawą, ale dzięki tym quizom też uświadamiacie sobie, czego tak naprawdę szukacie, oczekujecie, w jakim stylu powinno być Wasze wesele. Na początku, jak rejestrujecie się w aplikacji, to pojawia się ankieta. Odpowiadacie tam na kilka pytań i dzięki tym odpowiedziom my jesteśmy w stanie dopasować, spersonalizować tą aplikację do Waszych potrzeb. I teraz tak, jeżeli na przykład w ankiecie zaznaczycie, że zamierzacie zorganizować ślub w stylu boho, to ja na przykład mogę Wam podrzucić propozycje miejsc, które idealnie pasują do tego stylu wesela. A na przykład w aplikacji nie pojawią Wam się propozycje żadnych zamków, dworków czy pałacyków. Aplikacja jest absolutnie wyjątkowym narzędziem, ponieważ wszystkie informacje, które są Wam potrzebne, są idealnie w niej uporządkowane. Możecie znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące tego tematu, który Was interesuje w danym momencie. Więc tak naprawdę w aplikacji wszystko jest ułożone i tematycznie, i jeszcze chronologicznie, tak jak powinniście to po kolei sobie organizować. Więc macie po prostu informacje wszystkie razem skondensowane w pigułce. W innych aplikacjach możecie sobie planować Wasz ślub i wesele, ale tak naprawdę jak nie wiecie, jak to zrobić, to te aplikacje do końca Wam nie pomagają. Natomiast u mnie przede wszystkim dostajecie wiedzę. Ja w filmikach opowiadam Wam o danym temacie i potem Wy możecie to przełożyć na swoją organizację. Czyli dostajecie przede wszystkim mnie, która mówi Wam co, kiedy, jak, dlaczego i po co. Jeśli szukasz idealnej sukni ślubnej, koniecznie umów się na wizytę w moim showroomie. Wszystkie informacje znajdziesz w linku w opisie i klikając w prawy górny róg ekranu. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić lajka i komentarza pod spodem. Czekam też na informacje, jakie jeszcze odcinki masz ochotę tu zobaczyć. Po więcej inspiracji zapraszam oczywiście na mój portal WeddingDream.com, na Instagram i na YouTube. Do zobaczenia!